Jeśli myślisz, że grillowanie to bezpieczniejsza alternatywa dla smażenia w głębokim tłuszczu, no bo głęboki tłuszcz, panierka, kalorie i nadużywasz grillowania od maja do października, to jesteś w dużym błędzie. W tym filmie powiem dlaczego i podam 4 zasady dobrego grillowania. Zapraszam. Musisz wiedzieć, że w wyniku działania wysokiej temperatury w trakcie na przykład grillowania bądź pieczenia w ognisku zachodzi wiele zmian fizykochemicznych. Białka ulegają denaturacji, powstają związki Maillarda, dzięki którym produkty zyskują ten pożądany, pyszny smak, zapach i barwę, ale powstają też niekorzystne dla zdrowia związki. Produkty grillowane są źródłem związków kancerogennych lub potencjalnie kancerogennych. Wśród nich są wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, w skrócie WWA, na przykład benzoapiren, są też heterocykliczne aminy oraz akrylamid, ten co może być w chipsach. Dlatego właśnie częste grillowanie nie jest dobrym pomysłem. Moje 4 zasady pomogą Ci zminimalizować ryzyko narażenia się na te szkodliwe substancje, na pobranie ich drogą pokarmową, oddechową i przez skórę. I wtedy zadbasz o zdrowie swoje i tych, z którymi grillujesz. Pierwsza zasada to czysty i rozgrzany grill. Rozpal grilla dobrze i czyść go regularnie. Grillowanie rozpocznij wówczas, gdy ogień prawie zgaśnie, a żar będzie gorący. Czyli ogień nie będzie już widoczny i pozostanie sam żar. Nie polewaj węgla płynną podpałką w trakcie grillowania, bo wtedy toksyczne związki unoszące się wraz z dymem mogą dostać się do żywności. Zadbaj o czystość grilla. Przed każdym grillowaniem usuń spalony tłuszcz. Ponadto stosuj węgiel lub brykiet z drzew liściastych. Brykiet z drzew iglastych zawiera żywicę, a żywica wydziela rakotwórcze aromaty podczas spalania. Gdy w trakcie grillowania zauważysz, że żar przygasa, nie dodawaj wtedy żadnej podpałki. Jej opary są trujące i przedostałyby się do żywności. Podpałka służy tylko do podpalania i rozpalania grilla. Zasada numer 2. Grilluj umiarkowanie i różnorodnie, czyli jak? No i tutaj muszę nieco więcej powiedzieć, wiadomo, technolog żywności. A więc tak, czas grillowania nie może być zbyt długi, nie doprowadzaj do spalenia i przypalenia. Pilnuj produktów na grillu. Badania naukowe wskazują, że poziom szkodliwych substancji powstałych w trakcie grillowania zależy od kilku czynników. Jest to temperatura, czas grillowania, odległość rusztu od paleniska, obróbka wstępna oraz zawartość tłuszczu w grillowanych produktach. Dlatego na grilla wybieraj najlepiej nieprzetworzone, surowe, chude mięso. Może to być filet z kurczaka, z indyka lub polędwica wieprzowa. I tutaj znowu badania naukowe wskazują, że jeśli produkt jest tłusty, powstaje więcej WWA. Z naukowych porównań wynika, że w filecie z indyka i karkówce było o 40% mniej WWA niż w grillowanym boczku. Możemy grillować również ryby i wcześniej podane informacje dotyczą również tych surowców. Warto pamiętać, że oprócz ryb i mięsa możemy grillować również warzywa. Dlatego korzystaj z sezonowych produktów w trakcie grillowania. Możesz przygotowywać szaszłyki, grillowaną cukinię lub bakłażana. A ponadto do grillowania nadaje się również cebula, brukselka, pak choi i wiele różnych innych warzyw. Dodatkowo możesz również zrumienić pieczywko na grillu. Tylko uważaj, bo pieczywko może się szybko przypalić. I teraz zasada 3. Używaj do grillowania specjalnych tacek. Najlepiej, aby to były tacki ze stali nierdzewnej lub tacki żeliwne. Tacki zapobiegają skapywaniu tłuszczu z mięsa do żaru i dzięki temu ograniczają powstawanie dymu, który zawiera szkodliwe substancje. A jeśli używasz popularnych tacek aluminiowych, bo te żeliwne są po prostu droższe, to nie stosuj do mięsa kwaśnych marynat. Kwasy z marynat zawierających sok z cytryny, sok pomidorowy lub ocet mogą zwiększać przenikanie aluminium do żywności. Dlatego mięso zamarynowane w kwaśnych marynatach piecz w piekarniku, a na grilla stosuj marynaty z ziołami i niewielką ilością oleju. I tu wchodzi nam zasada 4, czyli stosuj zioła. Badania naukowe dowodzą, że przyprawianie zmniejsza powstawanie szkodliwych związków, dlatego że zioła zawierają naturalne antyoksydanty ograniczające ich powstawanie. Dlatego mięso przed grillowaniem marynuj z ziołami z niewielką ilością oleju lub jogurtu. Możesz używać
zioła świeże lub suszone. Genialnie sprawdzi się tutaj majeranek, kurkuma, tymianek, bazylia, papryka, co tylko chcesz i lubisz. Mieszankę przypraw na grilla możesz przygotować samodzielnie. I aby przygotować taką domową marynatę do mięsa, wystarczy połączyć wybraną kompozycję ziół z niewielką ilością oleju, szczyptą soli, posmarować i włożyć do lodówki na kilka godzin. Aha, i jeszcze jedno. Nie polewaj tego, co ugrillujesz, wytopionym sosem z tacki, dlatego że w sosie też są szkodliwe substancje. I teraz już wiesz, jak dobrze grillować. Ja życzę smacznego, bezpiecznego mięsiwa z grilla, z warzywami oczywiście.